Więc robimy zlot ulubionych samochodów. Każdy bierze swoją ulubioną furę. Widziałem, że ktoś tam wziął Mitsubishi Eclipse drugiej generacji, więc ja nie mogę wziąć tego samochodu. Zastanawiam się, który wybrać, no. Jest tutaj parę takich aut, które naprawdę lubię. Ale któregoś lubię najbardziej z nich. Którym ja często jeżdżę, się ścigam. A wiem! To będzie Corvetta. To będzie Corvetta. To jest... tak naprawdę w rzeczywistości ten samochód jest okropny. On ponoć bardzo się psuje. Łatwo go jakoś tam zniszczyć. Jest strasznie toporny w środku ten wóz, nie? Bardzo drogi w utrzymaniu i ogólnie taki do dupy. Ale wygląd tego auta jest fantastyczny. To jest Corvetta chyba czwórka chyba, albo piątka nie. Chyba czwórka. Dobra, wyznaczamy miejsce, gdzie się spotykamy. Jest zima, więc będzie ślisko. Nie wiem, gdzie moja Corvetta dojedzie. Ach, kurde. A, dajmy sobie tutaj miejscówkę. Będziemy mieli kawał drogi do przejechania, ale to nic. Mamy komplet, 12 osób. Ktoś wziął Mitsubishi Eclipse drugiej generacji z malowaniem szybkich i wściekłych. Tu jest Ogóras. Jest cholerna zima, więc no niestety... ale wiecie co, wyścig sobie weźmiemy jakiś, żeby jechać w wiosnę może, co? Każdy wziął swoją ulubioną furę. Ja tam widziałem jakiegoś śmiesznie pomalowanego ogórka, czy to naprawdę jest ulubiona fura, nie wnikam. Mamy kawał drogi do przejechania, tamci już w ogóle wyrwali do przodu. Widać już faworytów wyścigu zlotowego. Au. Ciężko mi tą korwetą tu jeździć, a po prostu może gazu nie będę dawał do końca, tylko wrzucę sobie szóstkę i będę powoli jechał. O, pewnie, że tak. Od razu bezpieczniej się czuję w tym samochodzie. W tej korwecie mamy cały ten tył praktycznie z plastiku. Cały ten tylny zderzak. To jest ciekawe w sumie, nie? Bo ta korwetka ma taką specjalną budowę, że zobaczcie, tutaj widać ten zderzak. Jakbyśmy go ściągnęli, moglibyśmy go normalnie wytopić zapalniczką. Nie no, po prostu jest z plastiku, tak? Plastikowy. I no niektórym to nie pasuje, że on taki plastikowy. Mamy wielki silnik pod maską, dupa taka lekka. Mi się Corvetta nie kojarzy z samochodami, które raczej dobrze by się prowadziły w jakiejkolwiek grze. Ale w Forzie Horizon 4 naprawdę ten samochód prowadzi się dosyć dobrze, jak na muscle cara amerykańskiego. Mnie natomiast najbardziej podoba się wygląd tego auta. Zewnętrzny, tak? Kokpit to jak kokpit. Ja tam naoglądałem się już trochę tych furek gdzieś tam na serwisach, gdzie się sprzedaje, na aukcjach, gdzie się sprzedaje tego typu fury. Naprawdę za nieduże pieniądze możecie sobie kupić taki samochód. Tam chyba z 200 000 złotych można już jakąś taką korwetę sobie ogarnąć. Tak gdzieś koło tego, tak mi się przynajmniej zapamiętało. Ale nie wierzcie mi na słowo, sprawdźcie sobie co i jak. Tylko że mi te samochody kojarzą się z jakimś takim zgniłym wnętrzem. No bo już jest to stare auto, to jest drugi rocznik, tak? To ono już jest tam wyjeżdżone, wiesz, to jest sportowy wóz. To już jest taki dopierdzielony ten model, to musiałoby się od jakiegoś naprawdę kolekcjonera ogarnąć tą furę, nie? Żeby... albo osobę, która naprawdę dbała, nie paliła fajek w środku i tak dalej, wiesz co? No Corvetta, no. Ktoś wziął Forda GT z 17 roku. Kawałek drogi żeśmy mieli do przejechania na ten zlot. Ja mam nadzieję, że tam będzie miejsce, bo ja sobie tak z dupy wybrałem miejsce do... żeby się sobie zaparkowali. Tam jest taka kawałek bocznej drogi. W sumie to nie ma znaczenia, gdzie my się ustawimy, nie? Najważniejsze jest to, żeby sobie... żeby się spotkać. Tak. O proszę. Dojechali wszyscy. No i jest tutaj, zobaczcie, jest takie fajne pobocze, nie? Malowniczo jest. Ładnie to wygląda. Mamy ławeczkę, żeby zjeść sobie kiełbaskę z grilla. No, jest ciekawy, nie? Nie no, fajna miejscowa, taka zajezdnia dla superfur. Dobra, zobaczmy. Także dzisiaj każdy bierze co chce. Przyjeżdżamy ulubionym samochodem. Ja przyjechałem sobie korwetką, ale widzę, że samochody są naprawdę różne tutaj. Ogarnie, ktoś limuzyną przyjechał. Jezu. Jeszcze chyba się wszyscy zjeżdżają, tak? Bo to nie są wszyscy? Czy są? 12 osób powinno być, jak patrzę jeszcze na szybko po mapce. Może się ktoś do garażu schował, czy coś. Nie, to są wszyscy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, 10, 11, 12. Dobra, to są wszyscy, okej. Dobra, ustawcie się fantastycznie. Ktoś ma samochód ze Scooby Doo. Tak, raczej Scooby Doo ma samochód z Forzy. Nie no, zobaczcie, tu mamy naprawdę, naprawdę koksiarskie auta. Moja upragniona limuzyna, to znaczy samochód, no... taki sobie jest, ale jest to unikalny samochód i ciężko go zdobyć z Willspinu. Cadillac, limuzyna. Limo po prostu, nie? Fajne auto, ja bym je zrobił na drift. Mamy limuzynę Forza Horizon 4. Tutaj w ogóle klatka bezpieczeństwa zainstalowana, jest. Masakra, w ogóle malownicze miejsce udało nam się wybrać, nie? Tutaj. Fajnie. To jest moja korwetka i zobaczcie, ogóras ze Scooby-Doo. Powinien być taki klakson, nie? Gdzie jesteś Scooby-Doo, przybądź tu. Samochód Nikodema. Tutaj mamy specjalny system odprowadzania spalin podziemny, tak? Tak jest. Tuningowaliśmy sobie tą furkę, nie? I ona, no, śmieszna jest. Jest też wersja pick-up tego Volkswagena. Tu mamy Forda GT, tego najnowszego. Dalej dla mnie jest to samochód zaskoczenie Simon 07 na rejestracji. Dalej jest to dla mnie samochód zaskoczenie, jeśli chodzi o to, jak futurystycznie wygląda, bo przeważnie te modele koncepcyjne strasznie różnią się od tych modeli już produkcyjnych, nie? A tutaj taki totalny egzotyk. Bardzo fajne auto. Tu jest Ferrari, nie wiem jakie. Sorry, ale nie kojarzę tego modelu. Ferrari, tak wygląda. Całe czerwone. W jednej grze chyba było tak, że nie można było zmieniać koloru Ferrari. Nie wiem, czy to przypadkiem nie było w jakimś Need for Speedzie, że Ferrari zawsze miało być czerwone. Chyba w Need for Speed... O, jak ten Need for Speed się nazywał? Kurde, zapomniałem jego nazwę. Rival? Nie Rivals? Rivals chyba, tak. Tam się policjantami dużo ścigało, nie? Tutaj mamy Huracana z bodykitem, z malowaniem Liberty Walk. Bardzo fajny jest ten bodykit, poszerzający dosyć mocno. Chociaż ja bym wolał, żeby nie było tej tutaj szczeliny, no nie? Wyglądają te błotniki takie, no, śmiesznie doczepione. Tamta ferarka to była F50, tak? Dzięki Mateusz, że tutaj poprawiłeś. Bardzo fajnie wygląda. Mi się jakoś Huracan kojarzy, zwłaszcza z tym bodykitem, jakoś kojarzy mi się ze śniegiem. Zresztą pasuje, nie? Taki cały biały. Ładne felgi. Spoko wygląda. Tu mamy Mustanga GT, ale nie mamy tego najnowszego Mustanga GT. To jest chyba z 2013 roku model. Bardzo fajna maszyna. strasznie mi się podoba ten model. Te najnowsze mi się tak nie podobają jak ten właśnie. Zajebisty. Dalej mamy Sylwię. Chyba ta Sylwia była na drifcie, nie? Ostatnio. Poszerzona. Skręcone koła. Z wielkim dyfuzorem i wielkim spoilerem. Pawlak na rejestracji, wersja Honigan. A nie wiedziałem, że on może mieć taki dziwny dyfuzor. Co to za wydechy w ogóle? What? Nie pamiętam tego samochodu z takim tuningiem. Spoko to wygląda. Siema Łukasz. Tu mamy... co to jest? Co to za fura? Ty! O, ale mnie zastrzelił, ja nie wiem co za auto jest. Boss na rejestracji. Czy to jest Vauxhall? Opel jakiś? Nie mam pojęcia, co to jest. Wow, to mnie zaskoczył i to jest jego ulubiona fura? Ciekawe. Nie mam pojęcia, jak ktoś wie, to walić tutaj na czacie. To jest Holden, tak? Aha, a może tak. Faktycznie, możliwe. Nie kojarzę tego modelu w ogóle. Tutaj mamy Mitsubishi Eclipse drugiej generacji. Bardzo, bardzo fajna furka. Przynajmniej mi się bardzo podoba. Wersja GSX, najmocniejsza jaka istnieje chyba. To jest RS6 Audi, RS4, RS4. Tak sobie wygląda. Ciężko, łatwo chyba je pomylić, co? Czy nie? Lucek V12, proszę bardzo, na rejestracji. I ostatni Aston Martin Vulcan. Jeden z lepszych, lepiej przyczepnych samochodów w tej grze. Naprawdę fajna fura. No i co, musimy sobie jakiś wyścig koniecznie przejechać, nie? Przejedziemy sobie wyścig, zrobimy sobie fotę wspólną. Wyznaczę tutaj trasę dla wszystkich. Pojedziemy sobie może jakiś, nie wiem, czy nocny? A może dwa wyścigi sobie pojedziemy? Kurde, pewnie. Co oni tu mają za fury? Ej, ktoś oszukuje! Nie było tam Veneno. Nie było Veneno na zlocie, ktoś wziął Veneno. Ale większość osób wzięła sobie Sylwię, Mustanga. Mają i tak porobione dosyć dobrze te fury. Jest Vulcan, zobaczcie. Jest ten Holden. Jest Huracan. Ferrari F50 GT. To chyba też jakieś unikalne Ferrari jest. Ja go wcześniej nie widziałem. Kiedy kierownica, Lucek? Ja cały czas poluję na jakąś fajną kierownicę i nie mogę się zdecydować na co wybrać. Lecimy. Polecieli, kurde, chyba wszyscy napęd na 4 koła mają. Tylko ja z tym biednym Mustangiem tutaj z tyłu zostaliśmy. Jak te słabiaki ostatnie. Och, dobrze, że chociaż na wyścigach można porę roku zmieniać, nie? Yeah, ale dałem. Tego to ja się w ogóle nie spodziewałem. Pisałem ci, żebyś mówił wyraźnie, żeby brali auta ze zlotu. No o to chodzi, no robimy na... Teraz jest zlot, trwa zlot. Lepszy jest Aventador czy Veneno? Wiesz co, powiem ci, że Veneno mi się bardzo dobrze jeździ. Veneno jest bardzo przyczepne. Aventador też jest spoko, można go bardzo mocno zrobić, ale jednak Veneno to jest taki... No, jest bardziej zaawansowany, można tak powiedzieć. Po prostu jest, no, szybszy, takie mam wrażenie. Jest naprawdę bardzo, bardzo, bardzo przyczepny. Dobrze. To co? Ej, dawno nie jeździliśmy mojej traski. A ja tu mam taką swoją jedną cudowną. W zimie będzie się to pewnie super jeździć. Nie no, co ty. W zimę nie będziemy jeździć takich brzydkich tras, moi drodzy. Absolutnie. Ej, ale wiecie co? Są fajne warunki pogodowe. Jest wschód słońca. to może byśmy sobie teraz strzelili fotę. Tu jest cudownie, bo jest to, jest ten drag. I potem sobie jeszcze jeden wyścig śmigniemy. O, pewnie, że tak. Ty, ktoś się chce ze mną ścigać. Ktoś się chce Chargerem ze mną ścigać, jakiś obcy gracz. Tu mamy światła, a co on inną furę bierze? Skąd on tu się wziął? Chodźcie, chodźcie tutaj na pas startowy. Okej, światła, uwaga. Ścigam się tutaj z kopii oryginal. Zielone, ale za dziwnie się odpaliło to zielone. O! O! Kiedy to się odpali? A raz startujemy tu wyściga. Ej, co jest? Zgasły światła. O, dobra, czekaj, czekaj. Coś się dzieje. Są żółte. O! I uwaga. O, 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 o! Pojechali! Oh yeah! Kurde, opanowałem trakcję nawet. Nieperfekcyjnie, ale jakoś poszło. No, ktoś tam ładnie poleciał, nie? Tymi kurkami. Mi było ciężko. Dobra, robimy sobie tutaj na pasie ładne zdjęcie. Jaki Charger? Co ty gadasz? No to był chyba Charger Daytona, czy nie? Robimy fotę, tylko czekamy na wszystkich. Lucek, najlepszy jest Aventador wersja Forza Edition. Co? On nie jest najlepszy, on w ogóle nie skręca. Na każdym wyścigu bym cię porobił tym Aventadorem, tego Aventadora. Gdzie jest reszta ludzi? My tu fotę robimy. Już jadą. Ej, nie na pałę, uważaj, kurde. Rozwalili się, no. Nie pchać się, to nie jest film porno. Spokojnie, wszystkich będzie widać, no. O nie, wulkan się popsuł. Kurde, bo... Poczekajcie! No. Dobra. Będą wszyscy? Żebyśmy się złapali. Dobra, zdjęcie z ulubionymi furkami. Cyk. Aventadora obrażam. Nie obrażam, tylko mówię, że ten Aventador z wersji dragowej, on jest słaby. On tylko dobrze przyspiesza i na tym się sprawa kończy, no. Znowu zrobiliśmy tak zdjęcie, że jestem na przodzie. No ale trudno już. Wyjątkowo szeroko będzie. Bo żeśmy sobie wybrali. Fajnie to wygląda. A może z tyłu byśmy walili? A walnijmy sobie jedną z przodu. To by się przydał jakiś profesjonalny fotograf. Mamy tam kilku na grupie, nie? Którzy naprawdę wymiatają, jeśli chodzi o te zdjęcia z Forza Horizon. Przydałby mi się tutaj taki nadworny fotograf, kurde, zlotowy. Rób foto. Dobra, mamy foto. Dobra, cyk. I jeszcze coś... O kurde, limuzyny nie złapię. Dobra, to zrobimy zdjęcie od strony limuzyny. Co ta limuzyna? No kurde, ona pół kadru zajmuje. Ty, jakie felgi ma tamten w ogóle Holden? Co ja się nim tak zachwycałem. Dobra. Zrobione. Ja bym przejechał jeszcze jeden wyścig. Nieskromnie wybiorę mój. I tak, jedziemy ulubionymi furkami. No, ja tą korwetą nikogo tu nie pokonam, chyba. Dobra. Cyk. O! Urodziny ludzka. To jest moja trasa urodzinowa. Tu możecie wziąć fury. No najlepiej te ze zlotu, nie? skoro robimy zlot. I tu nie chodzi o to, żeby tam wygrać czy nie. Mój Veneno wyciągnął 439 km na godzinę maksymalnie, a twój ile wyciąga maksymalnie? Ja nie robiłem swojego pod prędkość maksymalną, mi zależało bardziej na przyczepności, żeby naprawdę na tych zakrętach wymiatał i jest świetny. Lucek, jak zrobić auto na drift? Na YouTubie jest poradnik odnośnie tego, jak ja robię samochody na drift. Nawet dzisiaj wleciał wyjątkowy odcinek, jak zrobić auto stunterskie, czyli takie już hardcore, które robi hardkorowe drift. Ale tam też trzeba się pobawić ustawieniami i tak dalej. Dobra, startujemy. Będzie ciężko mi tą korwetą, ale na szczęście będziemy się ścigać w innej porze roku, chyba na jesień, nie? Co wy tak na to Veneno się co wy na to Veneno się tak uparliście? Ja sobie Veneno zrobiłem pod wyścigi, bo jakiś czas temu bawiłem się w pobijanie czasów, nie? Tam sobie zrobiłem właśnie taki samochód i Veneno bardzo fajnie mi się jeździło na tych zakrętach różnych. No i spoko samochód jest, naprawdę, polecam wam go sobie zrobić. Ale możemy to lekko wziąć, pewnie. Fura tylko czeka, żeby ją odpalić. Nie wiem, czy mam nadzieję, że tylko jedno okrążenie wybrałem. Ale w sumie wszyscy mają praktycznie tę samą klasę. Parę samochodów jest z klasy S2. Może być ciekawie. Ścigajcie się autami do max 200 koni. Ciekawe, jak zrobić taki wyścig, nie? Ale to jest bardzo ciekawe, Mateusz, co ty napisałeś. Taka propozycja. W ogóle widzę, że masz rocznicę obserwującego dzisiaj. Fajnie. Dobra. Coś długo wczytuje nam. W ogóle skąd ja mam nagle 7 700 000 kredytów na koncie? Wczoraj kupiłem sobie ten samochód z Halo, nie? Tej gry i on tam kosztował chyba 800 000, to jeszcze więcej miałem tego hajsu, kurde. Czy gram na klawiaturze czy na padzie? Na padzie gram. Na padzie, ale pracuję nad kierownicą. Czy Forzę można odpalić na PC? Jasne, że tak. Czy będziemy dzisiaj driftować? Myślę, że tak. Tylko wiesz, w zimę to ciężko, nie? Driftować. Dobra. Mamy 2 okrążenia tutaj, więc trochę ten wyścig trwa, ale no, ja go lubię, bo jest taki szybki dosyć. Same fajne zakręty. Ta Sylwia chyba nie jest do końca zrobiona pod drift, chociaż trochę ją rzuca. A jednak trochę jest pod drift. Wygląda... Bokiem gościu hamował. Patrzcie, jak poleciał, pięknie. Mustang mnie wyprzedził, fajny jest ten Mustang. Naprawdę strasznie lubię ten model. Bo tych nowych Mustangów, wiecie, tych takich, co mają przód, jak nie z Mustanga, no to jest dużo, nie? Wszyscy sobie influencerzy, youtuberzy i instagramerzy kupują te Mustangi. Znaczy ja wiem, że to jest fajny samochód, no bo jest to takie tanie V8, nie? Można powiedzieć. I ciekawie się nim jeździ, no i wygląda jak sportowe auto. Ale wiecie co? Ja bym tak nie mógł mieć chyba samochodu, które jest tak powszechne. Nie? Jakoś mi to nie pasuje. Ja lubię chyba takie unikalne rzeczy bardziej. Znaczy, żaden samochód chyba nie jest unikalny, poza tymi, które kosztują po nie wiem, grube miliony, nie? No ale wiecie, o czym mówię, po prostu nie chodzi mi o to, żeby nie mieć jakiegoś tam super powszechnego samochodu, żeby on się jednak czymś tam wyróżniał, no, żeby był taki inny. Ale spokojnie, nie, taka inność w postaci multipli raczej mnie nie kręci. Jaka jest moja ulubiona marka samochodu? Kurde, nie mam ulubionej marki samochodu. Powiem wam, że praktycznie każda marka chyba samochodu produkuje, ma w ofercie chociaż jeden model, który bardzo mi się podoba. Nie wiem, czy wy tak macie. No wymieńmy jakąś markę. Renault na przykład. Jest Renault Megane LS, który jest bardzo fajny z wyglądu. Renówka niedawno chyba wydała jakiś samochód, który udaje sportowy wóz, tak? I też bardzo ładnie wygląda. Przypomina mi w ogóle jakiegoś Mercedesa od tyłu, jak się patrzy. Dzisiaj widziałem na parkingu nawet, że stała ta Renówka i też to ładnie wygląda. No nie wiem, weźmy Peugeota na przykład. W Peugeotie podobały mi się chyba 206 Peugeoty. Takie małe, to chyba były rajdówki, nie? Kiedyś. W każdym razie mały, fajny, zgrabny samochodzik. Nie wiem, co tam... No, Chevrolet, tak? Ua! Z Chevroleta podobały mi się... Aj, ty! Z Chevroleta podobały mi się Corvette na przykład, nie? BMW E39, M5, nie, to mi się nie podoba, BMW na przykład. Ale BMW ma teraz fajną M4, M2 w ofercie, nie? Z tych nowych BMW. I była jeszcze jakaś taka BMW, która mi się też strasznie podobała. BMW ma strasznie dużo samochodów no może już nie w ofercie, ani nie w produkcji, które mi się podobały. No na przykład moją taką ulubioną BMW-ką z tych starszych jest E46 i zaraz potem jest E30 BMW. Są fajne samochody. No jakby nie ma konkretnej marki, nie? Która by tam robiła na mnie jakieś, wiesz, o ta konkretnie marka i koniec, żadne inne. Nie? No ale to też kwestia, czy lubimy daną markę. To też, czy jak lubię jakąś markę, czy tam dany samochód, model, to nie znaczy, że będę go od razu kupował, tak? Lamborghini. No w Lamborghini to chyba wszystkie mi się Lamborghini podobają. Oprócz egoisty. Egoista jest paskudny. Ale wiecie co? Zastanawiam się, bo pewnie no znacie Lamborghini Estoque, nie? To jest takie rodzinne Lamborghini. Chciałbym mieć taki rodzinny samochód. Ale tak swoją drogą, no to tak była premiera tego Estoque jakiś czas temu i od tamtego czasu jakoś w sieci za bardzo nie słychać o tym samochodzie. Nie ma za dużo filmów na temat tego auta. Ja nie wiem, czy to był tylko pojedynczy model jakiś zrobiony jego, czy coś. Też na drogach się go nie spotka nigdzie, nie? Nie tak jak na przykład Porsche Panamera. Nie wiem, o co chodzi z tym Estoque, że tak nagle zniknęło. Są niektóre są niektóre modele, które lepiej się sprzedają, jak na przykład Lamborghini Huracan, nie? I o Huracanach to i tak samo o Aventadorach, to wszędzie już chyba słyszeliśmy i widzieliśmy, nie? O! Szef działu badawczo-rozwojowego Lamborghini przyznał, że w związku z kryzysem gospodarczym model Estoque nie zostanie wprowadzony do seryjnej produkcji. O, no to może dlatego nigdzie o nim nie słyszymy. Dzięki Dawider za podesłanie info. Dzięki ci Konrad za 95 gwiazdek. Czy zaproszę? Tak, jasne, zaraz wyślę jeszcze raz zaproszenie. No to w takim razie już wiemy, co się stało z Lamborghini Estoque. Jakoś nie wgryzałem się w ten temat, a myślałem, że weszło w końcu do produkcji. Tak. Może w tym momencie, co zaprojektowali Estoque i miało wejść do seryjnej produkcji, to jakiś był kryzys gospodarczy, nie? Wtedy. Najlepsze są porównania aut BMW na YouTubie, gdzie 1000-konne Audi staje naprzeciwko 300-konnej BMW. Tak, znam ten motyw. Ale ostatnio oglądałem, no i wiesz, i jakieś stare Audi, taki sleper totalny, nie? Wszyscy lubią na przykład A4, tak? Bo A4 jest dla wszystkich dostępna. No to ktoś weźmie RS4 i nagra film, jak RS4 1000-konna rozdeptuje tam jakiegoś smoka, tak? No i wszyscy oglądają i to o, moja A4 jest zajebista, nie? No, więc znam temat, jakby... Nie jest to nic nadzwyczajnego. No, samochody... Chociaż wisiałem ostatnio bardzo fajny pojedynek drag, właśnie chyba czwórki RS4 kontra Bugatti Chiron. I to mnie trochę zaskoczyło, bo samochody rozpędzały się do 50 km na godzinę i dopiero od 50 zaczęły wyścig, nie? Czyli rozpędzały się do jakiegoś punktu do 50 km na godzinę i potem start, nie? Na cały regulator gaz, żeby nie powiedzieć na całą piwnię. No i właśnie tam już niestety, ale Audi RS4 nie miało żadnych szans. Bugatti zjadł jak ciepłe bułeczki. I też tam coś powyżej 1000 koni miało te Audi. No ale rzucało tym Audi na lewo i prawo, no ale Bugatti to jest zupełnie inna klasa też samochodów. No ale te takie porównania z samochodów, to trzeba traktować z przymrużeniem oka. To jest, wiecie, po prostu dla fanu, nie? To jest tak jak wrestling czasami, że tam dużo rzeczy się udaje. Ma być po prostu dobre show. Tak jak drift na przykład, nie? Drift też ma być dobre show, ale przy okazji jest to też jakiś tam konkurs dla najlepszych drifterów. I tak dalej, i tak dalej. Temat rzeka. Maciek się pyta, czy lubię go. Pewnie, że tak. Czemu miałbym cię nie lubić? Ja wszystkich lubię. Rzuca tą korwetą. Mimo wszystko lubię ten samochód. No jakoś tak podoba mi się. Żeśmy zrobili długi zlot. Nie ukończyłem swojego własnego wyścigu. Wow, ale zobaczcie, kto wygrał. Ford Mustang z 13 roku. Piękna furka. Dostałem nawet hajsy za to, że nie skończyłem wyścigu.